Uważą mi na głowę i tupią. No sami państwo widzicie, no ale co zrobić? Muszę jakiś porządek zaprowadzić. A więc Maciej Poręba tak. przedstawia swoich więc szanownych Więc proszę gości. Państwa, ponieważ my jeszcze wiele rzeczy się dowiemy i proszę być cierpliwym, ponieważ dokumenty są ujawniane w każdy dzień, dzisiaj też są nowe. Dużo jest rzeczy powiedzianych, które Wojtek Ruszański mówił o naszej współpracy z Niemcami w rosyjskich mediach, bo tam są historycy. Natomiast pamiętajcie, szybciutko o tym powiem i zaraz przedstawię gości, bo gość ma te same zdanie co ja, zaraz się zorientujecie. Otóż proszę Państwa, prawda jest taka, że niestety, ale myśmy nastąpili na odcisk Rosji, dostajemy po głowie, ale dostają wszyscy. Estończycy za obozy koncentracyjne pod Pskowem, mówię o SS-manach, o tych działaniach. To już pod Pskowem byli SS-mani? No, pod Pskowem były obozy koncentracyjne dla dzieci i dla radzieckich obywateli. Pod Pskowem. No, wiecie, nie wszyscy, ale jednak Estland, taka organizacja, taka dywizja SS istniała.